poproszonym. Porfiry oznajmił, że wykonał polecenie i oddał pieniądze, jak mu kazano, od nieznanej ofiarodawczyni. Wstań, mój drogi, rzekł starzec do Aloszy. Niechże na ciebie popatrzę. Czy byłeś w domu i widziałeś brata? Aloszy wydawało się, że pytanie starca dotyczy wyraźnie i bezpośrednio jednego z braci, ale którego? Więc starzec wysłał go specjalnie do tego właśnie brata, zarówno wczoraj, jak i dzisiaj. Jednego z braci widziałem, odrzekł Alosza. Ja o tamtym, wczorajszym, o starszym, któremu pokłoniłem się do ziemi. Tego wczoraj widziałem, a dziś nie mogłem znaleźć, odpowiedział Alosza. Znajdże go czym prędzej. Jutro znowu idź i śpiesz się. Wszystko zostaw i idź. Może jeszcze zdążysz zapobiec okropnemu wydarzeniu. Pokłoniłem się wczoraj jego przyszłemu wielkiemu cierpieniu. Starzec umilkł nagle, jak gdyby się zamyślił. Słowa jego były dziwne. Ojciec Józef, świadek wczorajszego pokłonu starca, spojrzał porozumiewawczo na ojca Paisija. Alosza nie wytrzymał. Ojcze mój i nauczycielu, rzekł z niezwykłym wzruszeniem, zbyt niejasne są dla mnie twoje słowa. Jakie to cierpienie go oczekuje? Nie bądź ciekaw. Wczoraj ujrzałem coś okropnego, jak gdyby cały jego los skupił się w jego spojrzeniu. Miał takie spojrzenie w pewnej chwili, że przeraziłem się, czując w sercu moim to, co ów człowiek sobie gotuje. Raz albo dwa razy w życiu widziałem taki sam wyraz twarzy, który jak gdyby odzwierciedlał cały los tych ludzi. I los ów niestety sprawdził się. Posłałem cię do niego, Aleksy. Myślałem bowiem, że twoje braterskie oblicze ulży mu. Wszakże wszystko jest od Boga i wszystkie losy nasze. Jeśli ziarno pszeniczne, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, samo zostawa. Lecz jeśli obumrze, wielki owoc przynosi. Zapamiętaj to sobie. A ciebie, Aleksy, wielekroć błogosławiłem w myśli swej za twoje oblicze. Wiedz o tym, rzekł starzec z łagodnym uśmiechem. Myślę o tobie tak. Wynijdziesz z tych murów i w świecie żyć będziesz jako mnich. Wielu będziesz miał przeciwników. Wszelako nawet wrogowie twoi kochać cię będą. Wiele nieszczęść przyniesie ci życie, ale mimo to będziesz szczęśliwy i życie błogosławić będziesz i innych nauczysz błogosławić, co jest bodaj rzeczą najważniejszą. Bo taki jesteś. Ojcowie i nauczyciele moi, zwrócił się do obecnych z tkliwym uśmiechem. Nigdy dotychczas nawet jemu nie mówiłem, czemu były tak miłe mojej duszy lica tego młodzianka. Teraz dopiero powiem. Lica jego były mi niby przypomnieniem i proroctwem. W zaraniu swoich dni, dzieckiem jeszcze będąc, miałem brata starszego, który umarł w młodym wieku na moich oczach, w 17 roku życia. A potem, plużąc dni swoje, uprzytamniałem sobie stopniowo, że brat mój nieboszczyk był wskazówką i zapowiedzią mego losu. Albowiem gdyby się był nie pojawił w moim życiu, wówczas może, tak sobie to przekładam, nie przyjąłbym godności mnicha, nie wstąpiłbym na wielką drogę swoją. Pierwsze to objawienie zdarzyło się jeszcze w moim dzieciństwie. I oto u schyłku drogi jawiło mi się naocznie jakby jego powtórzenie. Dziwne to, ojcowie moi i nauczyciele, że nie będąc podobny zewnętrznie, przynajmniej bardzo niewiele, Aleksy wydaje mi się tak podobny do niego duchowo, iż wielokrotnie uważałem go wręcz za onego młodzianka, jak gdyby ów tajemniczo wrócił do mnie u kresu mojej tajemniczej drogi, gwoli niejakiego rozpamiętywania i przenikania.
Toteż dziwiłem się nawet sam sobie i tak niezwykłej mojej myśli. Czy słyszysz to, Porfiry? Zwrócił się do usługującego mu nowicjusza. Wielekroć widziałem na twojej twarzy rozgoryczenie, że kocham Aleksego bardziej niż ciebie. Teraz wiesz dlaczego. Ale i ciebie kocham, wiedz o tym. I często martwiłem się z powodu twego rozgoryczenia. Wam zaś, mili goście, chcę opowiedzieć o onym młodzianku, bracie moim, albowiem nie było w życiu moim cenniejszego zdarzenia, bardziej proroczego i bardziej wzruszającego. Wzruszyło się serce moje i widzę całe życie moje w tej chwili, jakbym je znowu przeżywał od początku. Muszę w tym miejscu wyjaśnić, że owa ostatnia rozmowa starca z gośćmi, którzy odwiedzili go ostatniego dnia jego życia, jest częściowo zapisana. Zapisał ją zaś z pamięci Aleksy Fiodorowicz Karamazow niedługo po śmierci starca. Nie mogę jednak ustalić, czy dokładnie spisał tylko ówczesną rozmowę starca, czy też uzupełnił ją urywkami z dawnych rozmów swego nauczyciela. Ponadto mowa starca w tych zapiskach nie urywa się wcale, jest płynna, jak gdyby starzec spowiadał się przyjaciołom ze swego życia w formie opowieści. Wiadomo zaś, że w rzeczywistości odbywało się to zgoła inaczej, bo owego wieczora toczyła się ogólna rozmowa i chociaż goście rzadko przerywali gospodarzowi, bądź co bądź wtrącali swoje uwagi, nawet opowiadania i wypadki z własnego doświadczenia. Skądinąd opowiadanie starca nie mogło być nieprzerwane, choćby i z tego powodu, że mówiący chwilami nie mógł złapać tchu, że chwilami nie mógł dobyć głosu i nawet kładł się na łóżko, aby wypocząć. Starzec nie zasypiał, a goście nie opuszczali swoich miejsc. Dwa czy trzy razy ojciec Paisji przerywał rozmowę czytaniem Ewangelii. Rzecz zastanawiająca. Nikt z obecnych nie sądził, że starzec skona tej nocy, zwłaszcza że owego ostatniego wieczora swego życia po głębokim śnie dziennym poczuł jakby przypływ nowych sił, które podtrzymywały go przez cały czas długiej rozmowy z przyjaciółmi. Były to ostatnie jego wzruszenia, podsycające niezwykłe ożywienie, ale nie na długo, bo życie jego nagle się urwało. Ale do tego wrócimy w swoim czasie. Teraz zaś chcę oświadczyć, że nie wdając się w szczegóły owej rozmowy, ograniczyłem się do powtórzenia opowieści starca według rękopisu Aleksego Fiodorowicza Karamazowa. Wypadnie to krócej i nie tak nużąco, chociaż powtarzam, Alosza dodał zapewne wiele szczegółów z dawnych rozmów i połączył to w jedną całość. Żywot w Bogu zmarłego starca Zosimy, z własnych jego słów spisany przez Aleksego Fiodorowicza Karamazowa. Wiadomości biograficzne. O młodzianku, bracie starca Zosimy. Ukochani ojcowie moi i nauczyciele, urodziłem się w dalekiej północnej guberni w mieście W z ojca szlachcica, ale nie bardzo znakomitego i mającego dość podrzędną rangę. Odumarł mnie ojciec, kiedy miałem wszystkiego 2 lata i nie pamiętam go zupełnie. Zostawił matce mojej w spuściźnie niewielki drewniany domek i skromny fundusz, tyle tylko, aby mogła przeżyć wraz z dziećmi, nie zaznając biedy. A było nas 2 dzieci, ja, Zinowi i starszy mój brat, Markiel. Ów był ode mnie starszy o lat 8. Charakter miał zapalczywy, był skory do gniewu, ale dobry, niezłośliwy, dziwnie milczący, zwłaszcza w domu wobec matki, wobec mnie i wobec służby. Uczył się w gimnazjum dobrze, ale z kolegami się nie zadawał, ani się przyjaźnił, ani kłócił. Tak przynajmniej zapamiętała mama. Na 5 roku przed śmiercią, kiedy skończył 17 lat, zaczął odwiedzać pewnego zesłańca za wolnomyślne przekonania wygnanego z Moskwy. Był to wielce uczony i znakomity profesor uniwersytetu. Nie wiadomo czemu, bo kochał naszego Markieła i zaczął go zapraszać. Mój brat przesiadywał u niego całymi wieczorami i trwało to przez całą zimę,
dopóki nie wezwano z powrotem tego uczonego do Petersburga na służbę państwową, albowiem miał swoich protektorów. Zaczął się wielki post, a Markieł nie chciał pościć. Bluźnił i szydził. Wszystko to są bzdury, powiadał. Nie ma żadnego Boga. Przerażał mamę i służbę i mnie małego, albowiem choć wówczas miałem dopiero 9 latek, usłyszawszy owe słowa, przeraziłem się wielce. Służbę mieliśmy z poddanych, 4 ludzi kupionych na imię znajomego obywatela ziemskiego. Pamiętam jeszcze, jak mama sprzedawała kucharkę Afinię, kulawą i starą, za 60 rubli papierowych, a na jej miejsce przyjęła wolną najmitkę. I oto w 6. tygodniu postu brat mój zaczął nagle narzekać, a był zawsze chorowity, wątłej budowy, skłonny do gruźlicy. Miał wzrost dość słuszny, ale szczupły był i przygarbiony, o twarzy nadzwyczaj miłej i niebrzydkiej. Przeziębił się nieboże, czy co? Doktor przyszedł i oświadczył mamie, że jej syn ma galopujące suchoty i nie przeżyje wiosny. Matka zaczęła płakać, prosiła brata ostrożnie, aby go nie przestraszyć, żeby poszedł do cerkwi wyspowiadać się i przyjąć komunię świętą, albowiem on jeszcze wtedy nie leżał w łóżku. Usłyszawszy to, rozgniewał się bardzo i bluźnił przeciw świątyni pańskiej, ale wnet zamyślił się. Odgadł znać, że jest niebezpiecznie chory, skoro go matka posyła do cerkwi do spowiedzi. Zresztą sam już wiedział, że jest niezdrów od dawna i jeszcze rok przedtem wyraził się obojętnie przy stole wobec mnie i mamy. Niedługo pomieszkam między wami, może nawet roku nie przeżyję. I jakby sobie wywróżył. Minęły 3 dni, zaczął się wielki tydzień i oto brat mój we wtorek rano poszedł do spowiedzi. Ja to, mamo, dla ciebie tylko robię, żeby cię ucieszyć i uspokoić, rzekł do niej. Rozpłakała się matka z radości i ze strapienia. Widać bliska śmierci jego, skoro się tak nagle odmienił. Ale niedługo chodził do cerkwi. Położył się do łóżka, toteż spowiadał się i przyjął komunię świętą już w domu. Nastały jasne, pogodne, cudowne dni. Wielkanoc wypadła tego roku późno. Po całych nocach, pamiętam, kaszlał, nie sypiał, a nazajutrz zawsze ubierał się i próbował siadać w miękkim fotelu. Pamiętam go tak. Siedzi łagodny, spokojny, uśmiecha się biedaczek, a jednak lica ma wesołe, radosne. Zmienił się cały duchowo. Taka dziwna zaszła w nim nagle zmiana. Wchodzi do jego pokoju stara niańka. Pozwól, kochanie, lampkę zapalę przed obrazem. Dawniej nie pozwalał, sam nawet gasił. Zapal, miła moja, zapal. Byłem zwierzęciem, żem bronił wam tego przedtem. Kiedy zapalasz lampkę, modlisz się do Boga, a ja modlę się patrząc na ciebie i radując się. Zatem do jednego Boga modlimy się oboje. Dziwne wydawały się nam te jego słowa. Matka wracała do siebie i ciągle płakała, ale wchodząc do niego, ocierała oczy i starała się wydawać wesołą. Nie płacz, mateczko, nie płacz, droga moja, powiada czasem. Długo jeszcze pożyję na świecie, wiele radości z wami przeżyję, a życie, życie przecież takie wesołe i radosne. Ach, mój drogi, jakaż tobie radość, kiedy całą noc gorączka cię męczy i kaszel mało ci piersi nie rozerwie. Mamo, odpowiada jej, nie płacz, życie jest rajem i wszyscy jesteśmy w raju, ale nie chcemy tego uznać. A gdybyśmy chcieli to uznać, to już jutro byłby raj na całym świecie. I wszyscy dziwili się jego słowom, tak niezwykle to mówił i stanowczo. Roztkliwiali się wszyscy i płakali. Przychodzili do nas znajomi. Mili moi, mówił, drodzy, i czymże to sobie zasłużyłem, że mnie kochacie? Za co mnie kochacie? Jakże przedtem tego nie widziałem, nie ceniłem. W służbie co chwila powtarzał. Mili moi, czyż wart jestem, aby mi posługiwano? Gdyby się Bóg zlitował i zostawił mnie przy życiu, sam bym wam usługiwał, albowiem wszyscyśmy powinni sobie służyć wzajem. Matka, słuchając go, potrząsała głową. Drogi mój, z choroby tak mówisz. Mamo, radości ty moja,
mówił: jeśli muszą być panowie i słudzy, to niechże ja będę sługą moich sług. I jeszcze ci to powiem, mamo, że każdy z nas jest winien za wszystko wobec wszystkich. Ja zaś winien jestem najwięcej. Mama uśmiechnęła się nawet, płacze i uśmiecha się. I dlaczego to jesteś wobec wszystkich najwięcej winien? Są przecie mordercy i zbóje, a ty cóżeś takiego zrobił, że siebie najbardziej winisz? Mamo, skarbie mój największy. Zaczął naraz używać niezwykle pieszczotliwych słów. Skarbie mój najmilszy, wiedz, że zaprawdę każdy jest winien za wszystko i wobec wszystkich. Nie wiem, jak ci to wytłumaczyć, ale czuję, że tak jest. Do udręki to czuję. I jakżeśmy żyli, gniewając się i nic nie wiedząc o tym. Tak się budził codziennie, coraz bardziej tkliwy i radosny, przejęty wielką do wszystkich miłością. Przychodził nieraz lekarz, stary Niemiec Eisenschmidt. Brat mój przekomarzał się z nim. No cóż, doktorze, czy jeszcze dzień pożyje na świecie? Nie tylko dzień, bo wiele dni pan pożyje, odpowiadał zazwyczaj doktor. Będzie pan jeszcze żył i miesiące, i lata. Po cóż lata, po co miesiące? Wołał brat mój. Co tu dni liczyć, kiedy jednego dnia dość człowiekowi, aby całe szczęście zgłębił? Mili moi, dlaczego się kłócimy? Dlaczego się chełpimy i wypominamy sobie wzajem urazy? Chodźmy do ogrodu, aby się cieszyć i swawolić, kochać się nawzajem i chwalić i całować i życie nasze błogosławić. Niedługo pożyje na świecie pani syn, mówił doktor do matki, która odprowadzała go do wyjścia. Z choroby dostaje pomieszania. Okna jego pokoju wychodziły na ogród, bardzo cienisty. Stare drzewa puściły wiosenne pączki. Przyleciały wczesne ptaki, świegocą, śpiewają mu pod oknem. I począł naraz, patrząc na nie z miłością, prosić je o wybaczenie. Ptaszkowie Boże, ptaszkowie radośni, darujcie mi, bo i wobec was grzeszyłem. Tego już nikt z nas nie mógł wtedy zrozumieć. On zaś płacze z radości. Tak, powiada, była tak wielka chwała Boża wokół mnie, ptaszki, drzewa, łąki, niebiosa. Ja sam żyłem w hańbie, sam wszystko plugawiłem, a chwały i krasy nie dostrzegałem wcale. Za wiele grzechów na siebie bierzesz, płakała nieraz mama. Mamo, droga moja, przecie z radości, nie ze smutku płaczę. Sam przecie chcę poczuwać się wobec nich do winy. Nie mogę ci tylko tego wytłumaczyć. Nie wiem nawet, jak ich kochać. Niechże będę grzeszny wobec wszystkich, ale przecież wszyscy mi przebaczą. Otóż i raj. Czym teraz nie w raju? I wiele było jeszcze takich powiedzeń, że ani spamiętać, ani spisać. Przypominam sobie, iż wszedłem kiedyś do niego, kiedy był sam w pokoju. Był wieczór, czas pogodny, słońce zachodziło i zalało cały pokój skośnymi promieniami. Przywołał mnie do siebie, podszedłem doń, a on wziął mnie oburącz za ramiona, patrzy mi w oczy ze wzruszeniem, miłością. Nic nie powiedział, tylko popatrzył tak chwilę. Idź teraz, rzekł. Baw się, żyj za mnie. Wyszedłem do ogrodu i zacząłem się bawić. A potem całe życie wielokroć przypominałem sobie ze łzami, jak to kazał mi żyć za siebie. Wiele jeszcze mówił słów dziwnych i pięknych, chociaż niezrozumiałych. Zgasł zaś w trzecim tygodniu po Wielkanocy, zupełnie przytomny i chociaż przestał już mówić, nie zmienił się do ostatniej swojej godziny. Spoglądał pogodnie, w oczach miał radość, szukał nas spojrzeniem, uśmiechał się, wzywał. Nawet w mieście wiele mówiono o jego zgonie. Wstrząsnęło mną to wszystko, ale nie bardzo, chociaż płakałem gorzko, kiedy go chowano. Młody byłem, dziecko jeszcze, ale w sercu wszystko zostało na zawsze. Skryło się, aby w swoim czasie odżyć i odezwać się. I tak się też stało.
O Piśmie Świętym w życiu ojca Zosimy. Zostałem wówczas z matką. Poradzili jej rychło dobrzy znajomi, że mając po temu środki, powinna za przykładem innych rodziców posłać teraz jednego syna do Petersburga, aby nie pozbawiać go widoku w wielkiej morze kariery. I namówiono moją matkę, aby mnie oddała do Petersburga do korpusu kadetów, skąd łatwy jest dostęp do gwardii cesarskiej. Mama długo się wahała. Jakże tu rozstać się z jedynym synem, który jej został? Ale w końcu przemogła się, bo nie chciała stać na przeszkodzie memu szczęściu. Zawiozła mnie do Petersburga, umieściła w korpusie kadetów i od tego czasu nie widziałam jej więcej, albowiem po 3 latach zgasła. Przez te całe 3 lata tęskniła za nami, za bratem nieboszczykiem i za mną. Z domu rodzicielskiego wyniosłem cenne wspomnienia. Nie masz bowiem cenniejszych dla człowieka pamiątek, jak wspomnienia z wczesnego dzieciństwa spędzonego w domu rodzinnym, o ile panuje w nim względna bodaj zgoda i miłość. Zresztą z najgorszego domu możesz wynieść cenne wspomnienia, jeśli tylko dusza twoja potrafi szukać cennych wartości. Do wspomnień dziecinnych zaliczać również należy znajomość historii świętej, której jeszcze dzieckiem bardzo byłem ciekaw. Miałem wówczas książkę z pięknymi obrazkami pod tytułem 104 święte historie Starego i Nowego Testamentu. Z niej to uczyłem się czytać. I teraz jeszcze leży tu na półce, przechowuję ją jako drogocenną pamiątkę. Ale nim jeszcze nauczyłem się czytać, pamiętam, jak po raz pierwszy nawiedziła mnie jakaś światłość duchowa. Miałem wówczas 8 lat. Mama zaprowadziła mnie na nabożeństwo, nie pamiętam, gdzie był wówczas mój braciszek, do świątyni pańskiej w Wielkim Tygodniu. Było to Wielki Poniedziałek. Dzień był jasny, wywołując teraz ów obraz z pamięci, widzę znowu, jak nad kadzielnicą unoszą się kadzidła, a z góry, z kopuły, przez wąskie okienko leją się na nas promienie, w których roztapiają się dymy kadzideł. Patrzałem wzruszony i pierwszy raz wchłonąłem świadomie pierwsze ziarno Słowa Bożego. Wyszedł wtedy na środek świątyni młodzian z wielką księgą, tak wielką, że jak mi się zdawało, niósł ją z trudem, położył ją na pulpicie, otworzył i począł czytać. I nagle, po raz pierwszy, nieco zrozumiałem. Po raz pierwszy w życiu zrozumiałem, co czytają w świątyni Bożej. Był mąż w ziemi Uz, szczery i sprawiedliwy, bojący się Boga, a miał taką a taką majętność, tyle a tyle wielbłądów, owiec i osłów. I dzieci jego żyły w radości i kochał je bardzo. I modlił się za nie do Boga, by znać nie zgrzeszyli synowie jego. I oto stanął przed Panem szatan wraz z synami Bożymi i rzekł do Pana, że okrążył ziemię i schodził ją. I rzekł Pan do niego, a baczył żeś Hioba, sługę mego? I pochwalił się Bóg przed szatanem, wskazując wielce cnotliwego sługę swego. I uśmiechnął się szatan i rzekł, oddaj go w moje ręce, a zbuntuje się sługa twój i przeklnie imię twoje. I oddał Bóg sługę swego ukochanego w ręce szatana i zgładził szatan jego dzieci i pozbawił go majątności. Wtedy Hiob rozerwał szaty swoje i ogoliwszy głowę, upadłszy na ziemię, pokłonił się i rzekł, nagom wyszedł z żywota matki mojej i nago się tamże wrócę. Pan dał, Pan też wziął. Niech będzie imię Pańskie błogosławione. Ojcowie i nauczyciele, darujcie mi obecne łzy moje, albowiem całe moje dzieciństwo jakby z martwych wstaje i oddycham, jak oddychałem podówczas dziecięcą 8-letnią piersią i czuję, jak i wówczas zdumienie i zmieszanie i radość. I wielbłądy tak wówczas zajęły moją wyobraźnię, i szatan, który tak z Bogiem mówi, i Bóg, który sługę swego oddał na zatracenie, i sługa jego wołający,
Niech będzie imię Twoje błogosławione, a potem cichy i słodki śpiew w świątyni. Niech dotrze modlitwa moja do tronu boskiego. I znowu kadzidła i modlitwa na klęczkach. Od tego czasu, nawet wczoraj jeszcze, wziąłem tę książkę do ręki i nie mogę czytać tej przenajświętszej opowieści bez łez. Ileż tu wielkiego, tajemnego i niepojętego. Słyszałem potem drwiny szyderców i bluźnierców, słowa pełne pychy. Jakże Bóg mógł oddać najukochańszego ze swoich sprawiedliwych w szpony szatana, odebrać mu dzieci, pokryć go tak straszliwymi wrzodami, że czerepem je oskrobywał siedząc w gnoju. I to w jakim celu? Aby tylko móc się pochwalić przed szatanem, patrzaj niby, co znosi mój święty w imię moje. Przecie w tym właśnie jest wielkość, że to tajemnica, że tu przelotne oblicze ziemskie i prawda wieczna zetknęły się ze sobą. Przed prawdą ziemską dopełnia się działanie prawdy wiecznej. Tu Stwórca, podobnie jak w pierwsze dni stworzenia, gdy kończył każdy dzień pochwałą i widział Bóg, iż były dobre, spogląda na Hioba i znowu chwali się stworzeniem swoim. A Hiob, chwaląc Pana, służy nie tylko Jemu, ale i całemu wszechstworzeniu na wieki wieków, albowiem do tego był powołany. Panie, cóż to za księga? Jakież pouczenie? Co za księga to Pismo Święte? Jaki cud i jaką siłę dano człowiekowi? Niczym rzeźba świata i ludzi, i charakterów ludzkich, i wszystko jest w niej nazwane i wskazane na wieki wieków. I ile tajemnic rozstrzygniętych i objawionych. Bóg znowu podnosi Hioba z upadku. Daje mu wszego, co miał, w dwójnasób. Mijają lata i oto Hiob znowu jest ojcem i znowu kocha dzieci swoje. Panie, jakże mógł, zdawałoby się, pokochać nowe swoje dzieci, skoro tamtych nie ma, skoro tamte stracił? Zaliż tamte wspominając, może być szczęśliwy jak dawniej z tymi nowymi, jakkolwiek by je kochał? Ależ może, może. Stare cierpienie, i to jest wielka tajemnica ludzkiego żywota, przechodzi stopniowo w cichą, tkliwą radość. Zamiast młodej, kipiącej krwi nastaje łagodna, pogodna starość. Błogosławię codzienny wschód słońca i serce moje po dawnemu śpiewa mi, ale bardziej jeszcze kocham już jego zachód, długie, skośne promienie i pospołu z nimi ciche, łagodne, tkliwe wspomnienia, miłe obrazy mego długiego i błogosławionego życia, a nad tym wszystkim prawda Boża, roztkliwiająca, jednająca, wszechprzebaczająca. Kończy się życie moje, wiem o tym i słyszę. Ale każdego z pozostałych mi dni czuję, jak życie moje styka się już z nowym, nieskończonym, nieznanym, ale tak już bliskim życiem, którego przeczuciu trzepoce dusza moja z zachwytu, promienieje umysł i radośnie szlocha serce. Przyjaciele moi, nauczyciele, słyszałem nieraz, a teraz w ostatnich dniach coraz głośniej, o tym, że nasi kapłani, zwłaszcza wiejscy, żalą się i płaczliwie utyskują na swoje małe dochody i na poniżenie swoje. I wręcz zapewniają, nawet w druku, sam to czytałem, że nie mogą już wykładać ludowi Pisma Świętego, albowiem mają małe dochody. Jeżeli przychodzą teraz luteranie i heretycy i poczynają odbijać trzodę, to niech sobie odbijają, albowiem małe są dochody pasterzy. Boże, daj im więcej tych tak drogich im dochodów, bo słuszna jest ich skarga. Ale zaprawdę powiadam wam, jeżeli kto jest winien, to w połowie my sami. Albowiem choćby nawet nie mieli czasu, choćby nawet słusznie uskarżali się, że męczy ich praca nadmierna, przecież niecały czas im zabiera. Przecież znaleźć mogą godzinkę bodaj w tygodniu, aby i o Bogu pamiętać.
i nie przez cały rok mają pracę. Niechaj zbiorą raz na tydzień.